Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. Chciałbym dzisiaj zaprezentować komentarz do aktualnej sytuacji na giełdzie oraz tego, co dzieje się w Polsce oraz tego, co może stać się w Polsce w przeciągu najbliższych dni oraz tygodni. Jestem po przejrzeniu kilkunastu artykułów i obejrzeniu jeszcze większej ilości wywiadów. Skondensowałem to wszystko w jeden zwarty komunikat i chciałbym się z Wami podzielić tą wiedzą. Tydzień na giełdzie złota kończymy z wynikiem 1618 dolarów za uncję złota papierowego. Co chodzi o złoto fizyczne w formie monet, jednouncjowych. Rynek wtórny około 8000 tysięcy za uncję, rynek pierwotny od 8 do 10 w zależności od monety. Czas oczekiwania także jest bardzo długi. Niektórzy już oferują metal z czasem oczekiwania prawie 2 miesięcy. Co chodzi o rynek srebra? zamykamy go z bardzo małym wynikiem 14,41 dolara za uncję. Podobnie jak z rynkiem złota, są braki w dostępie do srebra fizycznego w formie czy to sztabek, czy monetek na w kilku sklepach wcześniej sprzedających srebro fizyczne pojawiły się oferty lokowania Srebra w magazynach bezcłowych, zagranicznych czego wcześniej nie widziałem jest to tak, jakby obejście trochę tej całej sytuacji, która jest aktualnie na rynku kruszców. Przechodząc na rynek polski, pierwszą informacją, która gruchnęła jest brak publikowania informacji. Tych informacji cząsteczkowych przez główny urząd statystyczny na temat inflacji. Tutaj co miesiąc były publikowane takie raporty odnośnie inflacji. Urząd zasłania się tym, że w dobie tej epidemii nie jest w stanie pozyskać informacji o tej inflacji, dlatego będą publikowane tylko te raporty kwartalne. Także teraz w miesiącu kwietniu spodziewamy się takiego raportu. Jeżeli ten raport nie zostanie ujawniony lub nie ukaże się na stronie, no to będzie przesłanka do tego, że coś niedobrego dzieje się, że te informacje są przed nami ukrywane. Powoli zostają zamykane banki. Zaczynają zamykać małe placówki, jednostki jakieś terenowe, ale także w większych miastach banki są systematycznie zamykane, także całą obsługę przejmują teraz osoby poprzez telefony i łącza internetowe. Zobaczymy, jak dobrze to wszystko będzie funkcjonować, ale zapowiada się, że będzie coraz gorzej. Ludzie skarżą się na bardzo długie czasy oczekiwania na połączenia. Niektórych spraw nie da się załatwić na odległość, a umówić się w banku na przykład na podpisanie kredytu hipotecznego, no trzeba z dużym wyprzedzeniem takie sprawy umawiać. Kolejną informacją było to, że zabrakło w Polsce gotówki, zarówno złotówek, jak i dolarów. Dotarłem do informacji, gdzie został wyczarterowany samolot lotu do Szwajcarii właśnie po to, aby przywieźć tam zdeponowane dolary. Także ludzie naprawdę wystraszyli się tego, co dzieje się na rynkach wyprzedają aktywa, dlatego cała giełda leci. Przynoszą swoje oszczędności do gotówki i do formy fizycznej metali szlachetnych z racji tego, że tych metali nie ma dostępnych tyle ile jest na tyle ile jest zapotrzebowanie na rynku. Dlatego też ludzie idą w gotówkę, czy to w złotówki, czy to w dolary. Także bardzo ciekawa informacja. Że tych dolarów po prostu zabrakło i aż była potrzeba lotu do obcego kraju, aby taką gotówkę pozyskać. Są teraz nałożone limity wypłat w bankomatach oraz podejmowania gotówki w punktach stacjonarnych. Dlatego kto nie zdążył się zabezpieczyć, to teraz musi bardzo się nakombinować, aby taką gotówkę zdobyć. Ogólnie panuje teraz bardzo duża nagonka medialna właśnie na tą formę waluty, tak. Mówią wszędzie w mediach, w internecie, nawet w sklepach są komunikaty, aby płacić kartami, aby płacić metodą właśnie bezgotówkową. Powiem szczerze, że osobiście mi się to nie podoba. Nie łapię tego, że. Jest to forma przenoszenia wirusa tak jak jest to oficjalnie podawane, ponieważ nie ma badań naukowych potwierdzających, że gotówka przenosi jest dobrym nośnikiem tego wirusa. Dużo lepszym nośnikiem jest na przykład ślina podczas kaszlania, która utrzymuje się w powietrzu, i uważam, że Zabezpieczenie się w formie maseczki oraz rękawic jest dużo lepsze niż likwidacja gotówki, ale tutaj chodzi całkiem o co innego. To jest bardzo dobra okazja do tego, aby przekonać społeczeństwo, że gotówka jest czymś złym i żeby odejść od tego systemu i zostać tylko i wyłącznie w systemie gotówki waluty elektronicznej. No, i tutaj wtedy rządy mają pełną inwigilację nad tym, gdzie wydajemy pieniądze, nad przepływem tych pieniędzy, i dużo łatwiej będzie wyłapać różnego rodzaju ciemne inwestycje, jakieś szemrane interesy. Dlatego uważam, że ta nagonka na gotówkę będzie miała bardzo negatywny wpływ w późniejszym terminie i niestety, ale. Ta tendencja już z nami pozostanie, czyli odejście od tej formy waluty. Dużo firm, dużo osób, także moich znajomych, rozmawia się już o zwolnieniach z pracy oraz o zmniejszeniu pensji lub o zmniejszeniu etatów. Niestety, ale musimy się z tym pogodzić, że w dobie tak wielkiego kryzysu, który już się zaczął, a nie wiemy kiedy się skończy, może nastąpić bardzo dużo zwolnień. W tym wypadku same zwolnienia niosą ze sobą też inne konsekwencje, ponieważ większość Polaków nie posiada oszczędności. Jesteśmy w stanie przeżyć do końca miesiąca ewentualnie ci bardziej oszczędzający są w stanie przeżyć miesiąc dwa ze swoich oszczędności. Mówię tutaj o opłatach za kredyty, za raty, jakieś inne opłaty stałe. Także tak średnio w Polsce to wygląda. Jest tutaj pewna teoria, która może się sprawdzić za kilka tygodni lub kilka miesięcy w Polsce. Jeżeli ta epidemia będzie przybierała na sile, będziemy mogli obserwować to, co dzieje się we Włoszech, czyli ludzie, którzy są zwolnieni z pracy, siedzą w domu, zaczyna im brakować jedzenia, a człowiek musi zapewnić sobie to pożywienie, więc wyjdzie na ulicę. Przy wyjściu na ulicę zaczną się zamieszki, zacznie robić się bardzo niebezpiecznie, co w konsekwencji będzie powodowało zamykanie sklepów, ponieważ sklepikarze będą bali się i będą stale okradani ze swoich towarów, więc po prostu im się nie będzie opłacało przychodzić do pracy i próbować czegoś sprzedać, bo większość ludzi będzie kradło. Jest to może skrajnie pesymistyczny i czarny scenariusz, lecz jest on bardzo prawdopodobny. Mamy tą wizję, możemy już obserwować we Włoszech. Zaczyna się też to w Hiszpanii, także prędzej czy później może to także do, trafić tutaj na nasz polski krajowy. Rynek. Miejmy nadzieję, że tak nie stanie się, ale musimy mieć to z tyłu głowy, że jest to opcja prawdopodobna. No i ostatni punkt, czyli możliwość prowadzenia stanu wyjątkowego. Uważam osobiście, że jest to też prawdopodobne. Dużo osób o tym mówi coraz głośniej. No i stan wyjątkowy dla nas jako dla obywateli będzie wiązał się z utratą swobód obywatelskich oraz z możliwością konfiskaty dóbr oraz naszego majątku. Wiele osób mówi tutaj o samochodach, ale także oszczędności mogą być konfiskowane. Może być na przykład zakaz sprzedaży złota lub w skrajnych przypadkach zakaz posiadania złota, srebra, kruszców Dużej ilości gotówki, nie wiemy tak naprawdę do czego rządy mogą być zdolne, więc jest to ostatni moment, w którym należy zabezpieczać siebie, aby móc przetrwać jak najdłużej w dobie tego kryzysu. Osobiście zawieszam wszystkie moje plany zakupowe związane z kruszcami ponieważ ceny idą coraz wyżej. Powstaje pewna niepewność w stosunku do pracy zawodowej. Dlatego też przechodzę do gotówki te kruszce, które aktualnie posiadam, zatrzymuję, czekam na niezrealizowane dostawy. Już ponad miesiąc czasu czekam na przesyłki, które są opłacone. Cały czas mam informację, że dealer oczekuje na dostawę zamówionych tutaj towarów. Także będę obserwował po prostu, co będzie działo się w najbliższym czasie. W zależności od tego, czy macie duże oszczędności, czy macie pewną i stabilną pracę oraz nie boicie się tego że wasza branża wasza gałęź przemysłu w której na co dzień pracujecie może się zatrzymać może upaść i jeżeli macie nadal możliwość inwestowania w kruszce w srebro w złoto to bardzo fajnie i cieszę się z tego że będziecie w stanie przetrwać jak najdłużej ten kryzys tak jak mówiłem, ja osobiście na razie, przynajmniej na miesiąc czasu, zawieszam swoje zakupy, oczekuję na to, co przyjdzie. No i zobaczymy, jak dalej sytuacja będzie się w Polsce rozwijała. Jeszcze raz powtórzę, uważam to za ostatni moment, w którym możecie jeszcze na spokojnie. Z większymi, co prawda, trudnościami, ale możecie wypłacić gotówkę z banku, dokonać jakichś tam transakcji. Jeżeli uważacie, że jest to zagrożenie, ja osobiście uważam, że ono występuje, dlatego wychodzę z formy pieniądza elektronicznego. Jestem już praktycznie w całości w formie gotówkowej i po prostu rekom rekomenduję to tym osobom, które widzą, że za pewien okres będą mogły już nie mieć źródła dochodu, a obawiam się po prostu tego, że może nastąpić konfiskata ze strony rządów. To by było na tyle w tym odcinku specjalnym. Dzisiaj troszkę niezawesoły odcinek, dużo pesymistycznych informacji, ale mam nadzieję, że komuś otworzyłem oczy na to, co się dzieje, oraz przedstawiłem informacje, jak może wyglądać ten kryzys w przyszłości. Nie mówię, że tak się stanie. Jest to naprawdę czarny scenariusz, no ale tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie jutro. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cześć.